Hej, wróciliśmy i patrzcie, naprawiłem zegar. Tak jakby. Cześć, tutaj Michał. Trochę to zajęło, ale wróciliśmy w końcu do przeglądu singli. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, przypominam. Zabieramy się za nowe utwory, które nie ukazały się na żadnym wydawnictwie i są z zeszłego tygodnia. W tym przypadku jest to tydzień między 14 a 20 stycznia. Tym razem jest to 2019 rok. Health zapowiada swój nadchodzący krążek Volume 4 Slaves of Fear, no już w zasadzie od zeszłego roku. Tym razem do industrialnego, potężnego ładunku uderzającego w nas niczym karabin maszynowy. Tak brzmi tutaj w przypadku tego utworu. Grupa dorzuciła jeszcze więcej delikatnego, łagodnego wokalu, który bardzo tak kontrastuje z tym, co się dzieje na przestrzeni instrumentalnej. Efekt końcowy, który możemy usłyszeć w utworze Strange Days 1999, jest taki, że no nie rzuca to na kolana, ale zapowiada niezły album, w którym ten utwór naprawdę zabrzmi potężnie. Wiecie, nie raz, nie dwa mówiłem o tym, jak nudny potrafi być post-rock, post-metal. Nie wiem, może dla was nie jest, może jest. Kiedyś jeszcze o tym pewnie pogadamy, albo nie. To, co miało być w jakiś sposób wykraczające poza, wykraczające ponad, w końcu zjada swój własny ogon i jest po prostu powtarzalne i bardzo przewidywalne. Nie powiem, żeby nowy singiel od Chrom's Waves jakoś bardzo mnie zaskoczył. Nieco zaskakująca była za to gitara, która w tej post-blackowej mieszance tchnęła dużo przestrzeni takiej shoegaze'owej wręcz. To jest dosyć ciekawa mieszanka. Mimo, że nie jest odkrywcza, to tutaj fajnie się sprawdza. Pozostając jeszcze na chwilę w rzeczach z pierwiastkiem black metalowym, ale nie będącym tak do końca, wiecie, black metalem. Une, misère. Francuski to nie jest moja mocna strona. W najnowszym kawałku zgrabnie łączył właśnie ten wspomniany black z hardcorem. Są momenty szybkie dla tych, którzy lubią szybko. Nie brakuje blastów, ale to, co najbardziej do mnie trafia z kolei, to jest druga połowa utworu, gdzie zwalniamy, gdzie jest więcej takiego kruszącego riffu i gdzie ten hardkorowy, mocny wokal łączy się z miażdżącym pulsem, miażdżącym rytmem i no niszczy. Co by było, gdyby Chromax, wczesny grunge i na dodatek Misfits połączyli siły? Warish by powstało, a w zasadzie już powstało. I efekt tego, jak to brzmi, możemy sprawdzić w ich najnowszym utworze Fight. Nie ma co tutaj medytować, zastanawiać się, co to jest, jak to jest, jak to zjeść, bo jest to po prostu kult riffu, stonero-grunge'owy kult riffu i vibe, który sprawia, że mam ochotę zagrać ponownie w Tony Hawk Pro Skater. Tyle na ten tydzień. Fajnie było wrócić do tej serii. Mam nadzieję, że już na stałe. I co tydzień, mam nadzieję, będę Wam dostarczać nowych singli, nowych ciekawych utworów. Czasami bardziej, czasami mniej ciekawych. Ale w poprzednim tygodniu, mimo tego, że były już takie plany i chciałem Wam dostarczyć kilka już nowości, skupiłem się bardziej na stronie internetowej, którą dopinałem, którą kończyłem i w końcu efekt tego można zobaczyć. Link w opisie. Także
Do usłyszenia za tydzień i mam nadzieję, że w nakręceniu i wrzuceniu tego odcinka w przyszłym tygodniu nie utrudni mi nawet nowa seria, którą zobaczycie już w tym tygodniu. Prawdopodobnie, bardzo prawdopodobnie. Zobaczycie, co to będzie. Cześć!